Witam wszystkich serdecznie. Chciałem Wam zaprezentować dziś bejce HMF. Jest to bejca rozpuszczalnikowa, dzięki której przy lakierowaniu, na przykład lakierami wodnymi, nie będzie się pigment podnosił, nie będzie wypływał i później nie będzie takich problemów, że będzie po prostu brudził. I przy okazji chciałem Wam pokazać takie papiery. To są bardzo fajne papiery, profesjonalne papiery do drewna, co jest ważne, bo często używamy uniwersalnych papierów lub papierów do metalu nawet i te gradacje nie do końca tak sobie odpowiadają papieru do drewna i papieru do metalu. Tak więc to jest właśnie taki papier, który też jest opatentowany i on tak łatwo się nie szlichci, czyli stosunkowo łatwo jest go po prostu oczyścić i służy wiele, wiele dłużej niż normalny papier. I druga ciekawostka, jest on na gąbce. I to na przykład w przypadku dekupażu czy stolarstwa, gdzie są zaokrąglenia, gdzie są jakieś obłości, pomaga jakby równiej wyprowadzić te płaszczyzny. W tym filmiku chciałem Wam zaprezentować przede wszystkim bejce, którą firma HMF24 wprowadziła właśnie niedawno do sprzedaży. Jest to bejca rozpuszczalnikowa, czyli bejca szybko schnąca. Zaletą tej bejcy jest niewątpliwie to, że w przypadku później zabezpieczania prac dekupażowych, czy stolarskich, czy jakichś meblowych, przy użyciu lakierów wodnych, czy nawet wosków i olei, ta bejca po prostu nie będzie tak wypływała, bo czynnikiem tutaj rozpuszczającym ten pigment jest rozpuszczalnik. Akurat tutaj jest to nitro. Jednocześnie chciałem też Wam zaprezentować papier, który jest naprawdę bardzo fajnym, profesjonalnym papierem stolarskim, który jest opatentowany. On ma taką dziwną fakturę, troszeczkę inną niż papiery ścierne, które widzicie na co dzień w pracy czy w sklepach. Jest to typowy papier do drewna. Jest zaprojektowany tak, żeby się nie szliścił, czyli żeby jak najmniej zostawało opiłków, wiórów, trocin w tym papierze w czasie pracy. I też chciałem przypomnieć wielu osobom o tym, że obróbka drewna to jest jednak taki podstawowa czynność, którą należy wykonać. Nawet jeżeli mamy pudełko, które chcemy okleić, zalakierować, czy jakikolwiek inny drewniany przedmiot, to trzeba to drewno obrobić. To nawet to, że ono ładnie wygląda kupione ze sklepu, to nie znaczy, że te włókna nie wstaną, bo wstaną. To jest drewno po obróbce wstępnej. Ten papier jeszcze, jak widzicie, z drugiej strony ma taką gąbkę. Ta gąbka nie jest bardzo gruba, ale pomaga bardzo w pracy z obłymi przedmiotami, gdzie bardzo ładnie się układa dzięki tej elastyczności tej gąbki. Bejce powinniśmy nakładać generalnie wzdłuż słoi, wzdłuż włókien i nie jest to jednak zasadą, bo jeżeli drewno jest nierówne, bo czasami też korzystamy powiedzmy z drewna, które ma być nierówne, mogą być wgłębienia, może być to drewno szczotkowane, to warto ponakładać je w różnych kierunkach, wtedy ta bejca, ten preparat, czy to będzie lakier, czy inny, wchodzą lepiej, ale na końcu warto jest wzdłuż właśnie słoi usłojenia po prostu rozciągnąć tą bejcę. Tu widzicie, że ta bejca powolutku podsycha, ona jeszcze jest mokra. Spróbujemy delikatnie tą bejcę rozprowadzić. Przez to, że robię to dość wcześnie i staram się robić to dość lekko, ponieważ gdybym przycisnął mocniej papier, jest to dość miękki akurat papier, ręcznik papierowy, to zebrałbym zbyt dużo tej bejcy. Jeżeli chcecie rozjaśnić, czyli zmniejszyć w ogóle stopień krycia tego drewna, to możecie oczywiście docisnąć, na przykład tak jak tu Wam pokażę na dole, przyciskam mocniej i to krycie jest o wiele słabsze. Tak jak widać, wygląda to w ten sposób. Tutaj jeszcze troszeczkę rozprowadzimy, żeby nie było takiego przysmużenia. I oczywiście potem możemy nałożyć drugą warstwę bejcy, możemy nie nakładać tej drugiej warstwy bejcy, bo to jest wszystko kwestia gustu. Możemy nałożyć jeszcze dwie warstwy bejcy, żeby prawie przykryć strukturę drewna.
Wszystko zależy od Was, musicie testować, ćwiczyć, próbować, bo tak naprawdę ciężko jest to wszystko wytłumaczyć. Ścieramy delikatnie, rozprowadzamy tą wejce, tak żeby ją wyrównać. Ona jeszcze jak dosknie, ona się wchłonie bardziej i będzie równomiernie nałożona. Także no życzę Wam miłej zabawy. Jeżeli będzie z Waszej strony takie zapotrzebowanie, możemy wprowadzić do sprzedaży bejce za tą mizerem, gdzie można po prostu ją natryskowo położyć, później rozetrzeć gąbką. Może niektórym osobom, szczególnie w dokupażu, ułatwi to w jakiś sposób pracę. Ja jestem zwolennikiem pracy pędzlem. No, można nakładać ją wałkiem, ale no, pędzel jest jakby takim narzędziem najprecyzyjniejszym. Chyba można wiele mankamentów drewna też łatwiej przykryć.